Cześć, witam Was gorąco. Dzisiejszy materiał informacyjny odnośnie PGA. Parę osób mnie pytało, czy będę w ogóle, czy się pojawię na Poznań Game Arena od 18 do 20 października. Odpowiedź jest następująca. Tak, pojawię się, jada Stimmt. I jeżeli można cokolwiek więcej powiedzieć, więc jeżeli ktoś nie wie, 18 października, czyli piątek, to jest pierwszy dzień PGA. Ten dzień niestety nie jest dniem dostępny dla każdego, ponieważ w ten dzień wejściówka kosztuje 100 zł i jest to tak zwany VIP Day. Tak naprawdę nie różni się niczym od pozostałych dwóch dni, tylko że w ten dzień jest przede wszystkim mniej ludzi, bo niestety tej stówy, nie każdy tą stówę chce tam zapłacić czy ma. Ale też tylko w ten dzień są jakieś tam występy, jakichś ludzi, wygłoszenia, coś tam. W każdym bądź razie ja tam będę, bo tak mi się udało po prostu zorganizować wejście, prasówkę tak zwaną, czyli taką jakiś papierek, który mi pozwoli wejść bez płacenia. A natomiast w sobotę i niedzielę wejściówki są po 15 zł, także to już jest dosyć przystępna cena i dla każdego jakiegoś fana gier komputerowych czy w ogóle sprzętu elektronicznego, bo PGA to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko i wyłącznie targi dotyczące gier, tylko ogólnie sprzętów, firm czy innych ciekawych ludzi, którzy tam mają cokolwiek wspólnego właśnie z tymi klimatami. Ja będę prawdopodobnie w piątek koło już od południa, także odpowiedź na pytanie, czy będzie możliwość się ze mną spotkać i pogadać sobie, także jak bardzo chętnie dla wszystkich, którzy tam znamy się na przykład z live'a czy z YouTube'a, bardzo chętnie można sobie pogadać, gdzieś pochodzić tam, pozwiedzać to. Tylko jest problem taki, że ja dokładnie nie wiem, jak to tam będzie wyglądać, w sensie jakieś stanowisko, bo żeby się umówić na przykład z paroma osobami, to byśmy musieli po prostu konkretnie powiedzieć. Musiałbym powiedzieć na przykład w sobotę o godzinie 15 zapraszam w to i to miejsce, a ja nie wiem, czy takie miejsce w ogóle tam jest, więc zrobimy może w ten sposób, że ja tam będę w piątek i w piątek po prostu obczaję to, jak to tam w środku wygląda, gdzie jest jakieś miejsce takie charakterystyczne, gdzie moglibyśmy się umówić i po prostu wieczorem na Facebooku, prawdopodobnie będę miał dostęp do internetu, wieczorem na Facebooku walnę Wam wiadomość, bądź tutaj pod filmem taką notatkę, gdzie w sobotę i o której godzinie tam można mnie spotkać. No chyba, że po prostu tam będę tyle czasu, że na pewno się gdzieś spotkamy. No. Także na pewno możecie liczyć na materiały, na pewno możecie liczyć na coś związanego z pseudowywiadem, bo tam może to jest za dużo powiedziane, za wielkie słowa tutaj będą używane typu wywiad, ale z paroma osobami może tam gdzieś z kamerką skoczę, pogadamy, na pewno nagramy jakieś fajne rzeczy, na pewno będą bardzo ładne dziewczyny, na pewno będzie cosplay, na pewno będą gry, turnieje, może mi się uda załapać na turniej Counter-Strike'a czy Counter-Strike'a, CSGO chyba tam będzie właśnie, w LoL'a na pewno nie będę grał, bo to nie moja bajka, no i wiele, wiele innych rzeczy. Także przypominam, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie usłyszał, to 15 zł kosztują bilety takie zwykłe, czyli jednodniowe, VIP Day, czyli bilet, który obowiązuje tylko i wyłącznie w piątek, to jest stówka. Można wejść w grupie i wtedy Was wychodzi taniej, bo jak wejdziecie w minimum 3 osoby, osoby, które nie mają legitymacji szkolnych, czy jeszcze się nie edukują, czy już skończyły, to jest po 12 zł wtedy za osobę, a ogólnie bilet szkolny jednorazowy to jest 12 zł. Teraz tak co chwilę tutaj zerkam na monitor, dlatego też mój wzrok gdzieś tam błądzi. I jeszcze dzieci do lat 3, wstęp darmowy, także jeżeli się załapujecie się właśnie jeszcze w tym przedziale do 3 lat, to jak najbardziej zapraszam. No, tyle na ten temat chyba chciałem powiedzieć. Zapraszam.